Szanowni Państwo, udowodniliśmy już twierdzenie sinusów dla przypadku kąta prostego. Skupmy się teraz na przypadku nieco bardziej złożonym, ale tylko nieco, czyli kąta ostrego. Na rysunku widzimy trójkąt ostrokątny wpisany w okrąg. Mamy zaznaczony kąt alfa, kąt ostry, bok A. Jak teraz udowodnić, że A do sinus alfa jest równe 2R? Proszę Państwa, skoro dowodzimy to metodami geometrycznymi, a tak właśnie robimy, to pewnie chcielibyśmy zobaczyć na tym rysunku gdzieś odcinek o długości 2R. Byłoby to bardzo naturalne, skoro mamy taką wartość gdzieś we wzorze otrzymać. Nie widać na tym rysunku odcinka o długości 2R. Nie widać na tym rysunku średnicy tego okręgu. Skoro nie widać, to dorysujmy. To jest średnica. Być może Państwo, podobnie jak ja, widzicie, że ten rysunek aż prosi się o dorysowanie jeszcze jednego odcinka. Dlaczego tak? No, kolejnym wnioskiem stwierdzenia o kącie wpisanym środkowym jest fakt, że kąty wpisane oparte na tym samym łuku są przystające. Zatem ten kąt również ma miarę alfa. Co więcej, ten odcinek jest równy średnicy, dlatego że specjalnie go tak narysowałem. Puściłem ten odcinek przez środek okręgu. Mało tego, mamy teraz na tym rysunku kąt prosty oparty na półokręgu. Ten kąt jest prosty. Ja wiem, że na moim rysunku tego nie widać, bo to jest rysunek poglądowy i ten okrąg to nie jest prawdziwy okrąg, tylko takie jajo. Ale to nie szkodzi. My wiemy z geometrii, że ten kąt jest prosty. Proszę Państwa, podobno wielki matematyk i filozof francuski Henri Poincaré powiedział kiedyś, że geometria jest to, proszę Państwa, sztuka wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków. Przykład mamy właśnie tutaj. Zatem, proszę Państwa, pozostaje nam napisać na przykład wzór na sinus kąta alfa w trójkącie prostokątnym, który tutaj na tym rysunku widzimy. Zobaczmy. Sinus alfa to jest długość przy prostokątnej przeciwległej, czyli A, do przeciwprostokątnej, czyli 2R. Stąd wynika, że A to jest 2R sinus alfa, mnożąc stronami przez 2R. A jeżeli teraz jeszcze podzielimy stronami przez sinus alfa, zwróćcie Państwo uwagę, że wolno nam to zrobić, ponieważ alfa jest kątem ostrym. Zatem jego sinus jest na pewno większy od zera. Tak? Dokładnie jest wartością między 0 a 1. Zatem A podzielone przez sinus alfa jest równe 2R. To dokładnie miałem udowodnić, proszę Państwa. Dowód w przypadku kąta ostrego jest tym samym zakończony. Dziękuję bardzo.